Co jest lepsze? Afirmacja czy wizualizacja? Wizualizacja. Różnica tak naprawdę jest ogromna. Afirmacja sprawia, że nie tylko próbujesz przekonać samego siebie do czegoś, co nie jest prawdą, ale na poziomie podświadomym z czasem sam zaczynasz wątpić, że jest to w ogóle możliwe. Nikt w to nie wierzy. Ty w to nie wierzysz, twój mózg w to nie wierzy, twoje ciało w to nie wierzy, twoja dusza w to nie wierzy, nawet sam wszechświat w to nie wierzy. Więc jak to się ma stać prawdą? Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli setki czy tysiące razy powtarzasz to samo, to oznacza, że to nie może być prawdą. Wizualizacja z kolei to zupełnie coś innego. Tworzysz w swojej wyobraźni sytuacje, o których myślisz. Zaczynasz czuć tą sytuację na każdej płaszczyźnie. Czujesz te emocje. Możesz się nawet spocić, może ci puls przyspieszyć, możesz się ucieszyć lub zdenerwować. Dla ciebie to jest prawda, dla twojego mózgu to jest prawda, dla całego twojego ciała to jest prawda i nawet dla twojej duszy czy wszechświata to jest prawda. Teraz już rozumiesz, dlaczego wizualizacja jest lepszym narzędziem niż afirmacja? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.